Witam w mojej kuchni, mam na imię Leszek. Dzisiaj będziemy piekli pizzę, tylko że będziemy ją piekli na grillu. Akurat dzisiaj będę piekł na grillu opalanym przez pelet. Nie wiem, czy jest polski odpowiednio. Ja patrzyłem się na internecie i też nie ma tego tłumaczenia. Czyli to są takie granulki drewna, ale ważniejsze jest od tego, czym jest palony, to, że nie ma on bezpośredniego ognia. Każdy inny grill, taki grill, może nie grill, ale to barbecue, czyli z zamknięciem, które można zrobić tak, żeby nie było bezpośredni ogień, czyli trzeba oddzielić te, czy też w węglowym, czy w takim na drewno, trzeba po prostu oddzielić kamień do pizzy od bezpośredniego ognia. Czyli najlepiej jeszcze jednym kamieniem od pizzy albo jakimś aluminium, czymkolwiek. Ja będę pokazywał, zrobię później jakieś wideo, jak zrobić pizzę na takim węglowym, z węglem drzewnym grillu. Natomiast dzisiaj będzie na pellet grill. Zaczynamy od ciasta na pizzę, czyli tak, najpierw polisz. Polisz to jest 100 gram mąki i 100 gram wody i jakieś 2 gramy drożdży. To zostawiamy, wymieszamy, zostawiamy na noc i na drugi dzień jest gotowe do użycia. Ten polisz jest tak jakby przefermentowany, czyli on nadaje takiego smaku temu ciastu. Także warto jest właśnie robić i też jest inna trochę konsystencja tego ciasta. Na drugi dzień zostawiamy to nie w lodówce, tylko normalnie w temperaturze pokojowej, no chyba, że jest bardzo gorąco, no to można powiedzmy kilka godzin w temperaturze pokojowej, a później włożyć do lodówki. Teraz tak, to mieliśmy 100 gram mąki, 100 gram wody. Teraz dodajemy 400 gram mąki, drożdże. Znaczy te drożdże nie są aż tak bardzo konieczne, natomiast ja chcę, żeby mi to po prostu szybko urosło, ponieważ już w tym poliszu są drożdże, ale ja dodałem 7 gram drożdży suchych. Takich gotowych do szybko, szybko aktywujących się. 2 łyżeczki soli i ten polisz z poprzedniego dnia. O, zobaczcie, jak on zmienił konsystencję. Zrobił się taki wodnisty, bardzo gluten się wytworzył, czyli jest taki kleisty. I on nada ciastu zarówno konsystencji innej, takiej lepszej, lepiej się wyrabia, jak i też jest, ciasto będzie miało inny smak. Będzie miało taki, no tak, ciężko mi to wytłumaczyć, ale tak pieczemy chleb na drożdżach, a chleb na zakwasie. No i teraz woda. Ile dodajemy wody? Wody akurat w tym przypadku, bo ja chcę, żeby to ciasto było elastyczne, ono ma być takie miękkie, ale nie chcę, żeby było trudne do układania. Czyli w tym przypadku dodaję 230 gram wody, czy też mililitrów wody. Może być 240, to wszystko zależy od mąki. Im więcej tego glutenu w mące, tym po prostu ona bardziej absorbuje wodę. Czyli razem mieliśmy 500 gram mąki i 330-340 gram wody. Zobaczcie, to ciasto ma być takie, ono nie ma być suche, nie ma być takie twarde. Czyli ja to będę ciasto będę wyrabiał jakieś 5 minut. A i bardzo ważne, 2 łyżki oleju. Oliwy z oliwek. O, zobaczcie, to ciasto jest nawet takie miękkie. Ono się ciągle tam przykleja do końca. Czyli na początku ono się będzie dosyć mocno przyklejać,
ale tak po 5 minutach, jak już ten gluten się wytworzy, no to ono się już będzie troszkę bardziej odklejać. O, zobaczcie, takie ma być, czyli tak jak mówię, wszystko zależy od mąki. To ma być taka mąka chlebowa, ale mąka mące nierówna, czyli możecie dodać 340, czasami nawet 350 trzeba dodać. To już będziecie sobie próbować. Za pierwszym razem proponuję dodać tak 340 gram mąki wszystkiego razem, czyli 100 do poliszu i 240 do później do wszystkiego. Zostawiamy, aż nie podwoi swoją objętość i teraz będziemy, jeszcze chwilkę wyrobię i będę podzielę na dwie części, na dwie pizze i zostawię na noc w lodówce tym razem. No zobaczcie, to ciasto ładnie urosło i ono już jest inne, ono już nie jest takie klejące. Trzeba trochę podsypać mąką. To urządzenie, znaczy ten taki, tak jak do soli, tak jak solniczka, jest takie specjalne do mąki, jest rewelacyjne. Ja to kupiłem kilka lat temu i naprawdę super sprawa. Czasami takie proste rzeczy bardzo ułatwiają gotowanie. Zobaczcie, to ciasto już jest takie ładne, tak się będzie dosyć prosto wyrabiać. Są różne przepisy na pizzę. Ja próbowałem przeróżnych. Próbowałem od tych najbardziej znanych piekarzy. I powiem, że ten mi najlepiej wychodzi. Przynajmniej w domu, bo trzeba też wziąć taką poprawkę, że ci piekarze zazwyczaj pieką w tych piecach, gdzie jest bardzo wysoka temperatura. No i pieką te pizze codziennie po kilkadziesiąt, więc o wiele łatwiej jest im, po prostu mogą pracować na trudniejszych ciastach. No taka jest przynajmniej moja teoria. To ten przepis, który znałem, no ja modyfikowałem go wielokrotnie, no i akurat z tego mi najlepsza pizza wychodzi. Z tamtej też wychodziła, czemu nie, ale akurat z tego przepisu wychodzi pizza najlepsza. No ładnie rośnie. Zobaczcie, mi się ładnie teraz już uformowała. Dużo mąki nie musiałem dodać. Teraz zrobię sobie takie dwie kulki. I zostawię na noc w lodówce. Ona, przepraszam, to ciasto wyrośnie. Ono dosyć mocno wyrośnie. Będzie bardzo łatwe później do wyrabiania. Troszkę oleju, to nie jest potrzebne tak naprawdę. Ale mniej się będzie przyklejać. O, takim właśnie ruchem zawijającym, żeby ona była taka kulka zamknięta od spodu. I dodajemy właśnie na taką, może być płaska blacha, nie musi być taki specjalny taki pojemnik. Jest po prostu łatwiej to później w lodówce trzymać. Ja powiem, że mam specjalną lodówkę na różnego rodzaju wędzonki, pizze, przetwory, co w garażu. Ją trzymam, także kiedyś trzymałem w lodówce tej kuchennej, ale to mnie to zazwyczaj przeszkadzało. Więc kupiłem sobie na tym, na Gumtree za taką z drugiej ręki tanią lodówkę, ale dużą lodówkę w miarę i mogę sobie spokojnie gotować i przechowywać tam jakieś te, peklować i tak dalej. No i to jest ważne, żeby teraz przykryć dobrze folią, żeby to nie wyschło. Jak robimy to na blasze, to po prostu trzeba dwa razy tą folią owinąć. I później trzeba delikatnie to odwinąć, bo się trochę przyklei do tej folii. No i to jest najważniejsze. Każdy etap jest ważny, ale to chyba najwięcej roboty przy tym było.
Ja taką pizzę robię dosyć często, czasami co tydzień, no czasami troszkę rzadziej, to zależy jak zajęty jestem. No i to są właśnie ten grill na pellet. Rozgrzać go trzeba, znaczy każdy grill trzeba rozgrzać, tak co najmniej z pół godziny, 40 minut z tym kamieniem. Temperatura, akurat tej najwyższą temperaturę jaką mogę mieć, to jest około 300 stopni. Tak 280 i po prostu na najwyższą temperaturę, no w takim węglowym, na tym węgiel drzewny, no to temperatura może być wiele większa, ale to proponuję, żeby tak dać 400. 350 to będzie idealnie. Teraz robię sos do pizzy. No i znowu, to próbowałem też przepisów różnych, niby ten sos powinien być surowy, no ale zauważyłem, że jak sobie ten sos trochę podgotuję, to on jest o wiele lepszy. Tym bardziej, że ja używam passaty, która nie jest gęsta i jak ten sos podgotuję, ona woda mi wyparuje, ale tak, wrzucamy tak, cebulę, jedną małą cebulę, najlepiej dymkę. I co jest ważne, żeby ona się nie przypaliła. Ona ma być ciągle biała, to nie może być nic przypalone, później czosnek, tak dwie ząbki czosnku, jedną małą cebulę i temperatura, robię to na oliwie z oliwek, wlewam tej oliwy z oliwek dosyć dużo, tak z półtorej łyżki i chcę, żeby ten zapach, ten aromat z tej cebuli i czosnku szybciej wypłynął do tego oleju, ale nie chcę, żeby mi się nic przypaliło. Bo wtedy sos no, jest niedobry. Sos ma być czysty. O właśnie, ta passata. I szybko dodaję passatę, zanim mi się cokolwiek, czy nie tylko przypali, ma się nie przerumienić nawet. I ta passata nie jest zbyt gęsta. To są właśnie te zmielone pomidory. Staram się wybierać jakąś taką dobrą passatę. Też mam tutaj swoje firmy. No jak nie ma, to mogą być zwykłe, to mogą być pomidory, no, inaczej, pomidory byłyby lepsze o wiele. Trzeba je tylko w jakimś mikserze zmielić. No tutaj w Szkocji te pomidory nie są, raz, że są bardzo drogie, a dwa, że one nie są zbyt słodkie, więc wolę jakąś włoską passatę kupić i ona jest lepsza. No i sobie to gotuję. Aż mi nie wyparuje tyle wody, żeby to było gęste. W miarę gęste. To nie ma być gęste, ale ma być w miarę gęste. No i w porównaniu właśnie do takiego sosu bez tego, bez gotowania, no wydaje mi się, że jest lepsze. Po prostu już ten aromat, co się jest. Dodaję odrobinę soli, niedużo. Nie chcę, żeby tam było za dużo. Taką szczyptę soli, bo ciasto jest słone, ser będzie słony. No o, zobaczcie, i teraz tak, teraz to ciasto, to urosło mi dosyć mocno, ono jest bardzo łatwe teraz do wyrabiania. I teraz to ciasto zagniatamy, nie wałkujemy w żadnym razie, żeby na zewnątrz została taka część, gdzie ona nam urośnie i będzie taka obwódka. Zagniatamy to i rozciągamy. To ciasto się bardzo ładnie się formuje, ale też ponieważ nie dałem za dużo wody, ono jest łatwe do formowania, bo jeżeli jest za dużo wody, to jest bardzo ciężkie do formowania. Ono jest bardzo delikatne, ale znowu to ono wyjdzie, ta pizza wyjdzie lepsza, taka bardziej chrupiąca. No i teraz zagniatamy to ciasto. Nie zagniatamy, tylko rozciągamy to ciasto. Ja się uczę tej techniki dopiero. Tutaj widziałem na wideo. O, a najbardziej lubię je właśnie tak podrzucać. I zobaczcie, takie trzy podrzucenia i ono jest gotowe do na blachę, czy tak jak teraz będę smażył, będę piekł na kamieniu. Ono się tak równomiernie rozciągnie. To wideo w ogóle znalazłem teraz. Ono ja robiłem latem. Przepięknie. I teraz tak. Teraz dodajemy tak naprawdę co chcemy. Ja dodaję, będę robił dwie pizze. Pierwsza pizza to będzie pepperoni.
i szynka. Tutaj akurat nie mam semoliny, to można było pół na pół z semoliną wymieszać, tak pod spód. Byłaby lepsze. Znaczy łatwiej by się później i przesuwało na tą łopatę. No i dodajemy ten sos. Ile tego sosu? W miarę dużo. Ja lubię, żeby dużo było sosu. Nie za dużo, no bo ona wtedy będzie taka... za ciężkie to będzie po prostu. I nie wyjdzie tak, jak powinna. Ale troszkę tego sosu musi być. Akurat w tym pellet grill to mogę zrobić w miarę dużą tą pizzę. Mam też taki piec do pizzy, w którym wychodzą mniejsze pizze, no ale to jest taki już, tam temperaturę mam około 400 stopni i ona jest prawie taka jak neapolitańska, czyli ta Napoli, czyli taka ładna się robi, taka chrupiąca, ciasto jest też chrupiące, no ale to też temperatura jest inna, jest wyższa dużo. Teraz szynka. Ja nie lubię, jak szynka mi się przypala, dlatego daję pod ser. Ona ma być gorąca, ale nie ma być przypalona. Ale to tak jak kto lubi. To akurat nie jest jakiś profesjonalny przepis na pizzę. Chodzi o te dodatki po prostu. Zresztą jak w każdym wideo, które tutaj widzicie, to jest tak naprawdę moja kuchnia i to gotuję. Gotuję dla mnie i dla rodziny. Więc wszystko to, co gotuję, jest później oceniane dosyć surowo przez, no przede wszystkim przez dzieci. Dzieci są szczere, chociaż są bardzo dyplomatyczne, tylko później nie jedzą, jak jest niedobre. Więc każde wideo, ja tutaj nie mam żadnego studia, każde wideo jest właśnie pod to, co jemy, to, co robimy na obiad. Niektóre rzeczy tylko ja jem. Tak, na przykład jakąś baraninę robię, no ale też gotuję dla siebie. Trochę peperoni. To akurat moja córka lubi w miarę dużo peperoni. Trochę pieczarek. No i to nam się już tam ten grill nagrzał ładnie. Ja mam taką, no w miarę profesjonalną łopatę. Ale taka drewniana też byłaby dobra pewnie. To akurat jest z tego pieca mojego na pizzę. No, grill jest nagrzany. I jak długo? No tak około 11, po 10 minutach zaglądnę, jak to wygląda. O. I ona pięknie się tej zrobi. No tak jak mówię, to nie jest profesjonalny piec, więc ona nie będzie taka opalona, ale będzie ładnie zarumieniona. O, i to jest po jakichś 11-12 minutach. Zobaczcie, jak ładnie się zarumieniła i jest przepyszna. Trzeba zawsze wrócić, bo zarówno i piec, i też grill nie nagrzewają z każdej strony tak samo. I zobaczcie, jaka ładna, piękna. Ładnie urosła. No, jak widzicie, już się cieszę na jedzenie. No i taka pizza u nas na czwórkę to pójdzie momentalnie i muszę robić drugą. Kiedyś robiłem jedną, jeszcze zostawało, ale jak dzieci urosły, no to już trzeba
troszkę więcej gotować. Czy powiem tak, z tej pizzy niewiele zjem. Smak, jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy pizzą z grilla, a pizzą z piekarnika, no to przede wszystkim u mnie w grillu mogę osiągnąć większą temperaturę, czyli ona jest taka bardziej chrupiąca, ale też ma inny smak. Wprawdzie jeżeli jest temperatura wysoka, tam nie ma za dużo dymu. No zobaczcie, jakie w środku, jaka jest puszysta. No i robimy drugą pizzę. Widzicie, po takich kilku tych, po kilku podrzuceniach tej pizzy, ona praktycznie jest już tak ładnie rozciągnięta. Ta druga pizza będzie na blasze. Składniki podobne. Troszkę bardziej pikantną ją zrobię. Różnica jest, ciasto jest to samo. Różnica jedynie taka, że po prostu nie wrzucę na blachę, tylko nie wrzucę na kamień bezpośrednio, tylko położę na blachę. Tak przy okazji, jeżeli podobało się to wideo, to proszę o lajka i zapraszam do subskrybowania, bo dużo nowych filmów będę dorzucał, szczególnie grillowych, bo można powiedzieć, że no, bardzo lubię grillować, wędzić i tak dalej. No i zobaczcie. Różnica jest delikatna. Ona nie wyrosła tak jak tamta. Jest troszkę inna. Wszystko było dokładnie tak samo. Temperatura ta sama. Tylko tyle, że nie położyłem na kamień bezpośrednio. I to jak widać, ona jest bardziej jak wtedy, jak z piekarnika. Natomiast jeżeli chodzi o smak, to uwierzcie mi, że jest przepyszna. Rewelacja. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.